Panie Wojewodo, radni i wszyscy zaproszeni oraz zespoły z całego Pogórza. Gorąco witam na 8. Pogórzańskim Festiwalu Folkloru, Pieśni i Tańca. Witam w ramach Europejskich Dni Kultury. Bardzo gorąco. Cieszymy się, że zaraz atmosfera się zmieni, chmury rozejdą. Pieśnią i tańcem przegonicie je daleko. Zapraszam do dobrej zabawy, do dzielenia się wszystkim tym, co mamy najpiękniejsze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, żeby pani burmistrz jeszcze pozostała na scenie. Serdecznie zapraszam pana wojewodę na scenę do nas. I również proszę o to uroczyste otwarcie naszego festiwalu. Proszę państwa, ostatni raz byłem na wiosnę u państwa. Pogoda nie zachęcała do dłuższego pobytu. Ale ledwo przyjechałem, pogoda się poprawiła. Dzisiaj wiozę państwu, jadąc z Krakowa, deszcz i deszcz, ale mam nadzieję, że nie dowiozłem, że rzeczywiście u państwa również ta mżawka ustanie. Odwiedziłem państwa dlatego, bo chcę docenić wkład tej gminy, to, co chyba jest najważniejsze, w trwanie przy kulturze naszej, regionalnej. Każdy z nas w wieku szkolnym miał obowiązek nauczyć się naszej historii. I historia to nie tylko terminy objęcia władzy przez kolejną dynastię, ale przede wszystkim to, co stanowiło polskości. Dom nauczył czegoś jeszcze więcej. Jeszcze czegoś bliższego, czyli obyczaju, czyli czegoś, co jest tą rodzinną atmosferą danej miejscowości, danego obszaru. I co było zawsze pięknego, że nie trzeba było nigdy zmuszać do ubrania stroju ludowego. Że nie trzeba było nigdy zmuszać do przygotowania pisanki na święta wielkanocne. Że nikogo nie trzeba było zmuszać do tego, żeby nauczył się piosenki. Tej naszej, regionalnej. Miałem okazję już przejść wzdłuż namiotów, gdzie panie przygotowały wyroby swoich rąk, kultywujące to, co przekazały ich matki. Niecała Polska ma tak bogatą kulturę, tą domową. Niecała Polska jest tak bardzo do tej swojej lokalnej kultury przywiązana. I stąd pozwalam sobie dzisiaj być jednym z odwiedzających państwa, doceniając państwa wysiłek przekazywania tej kultury i rozwoju zainteresowania. Chwalenia się tym nie tylko u siebie, ale również wtedy, kiedy państwo przyjeżdżają w gości gdzieś dalej. Jest jeszcze jeden powód mojej dzisiejszej wizyty, ale tutaj poproszę o pomoc. Drodzy państwo, pan wojewoda przygotował taką niespodziankę na dzisiejsze nasze święto. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował Krzyżem Zasługi panią burmistrz Ryglic. Wręczenia odznaczenia w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokona pan Jerzy Miller, wojewoda Małopolski. Uprzejmie proszę państwa o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach
postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz społeczności lokalnej odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi pani Teresa Pałoska.